Nie, no aż bardzo szkoda, dobrze, tak, że dzisiaj musi siedzieć na ławce. Ależ błąd Nowaka, teraz szansa Arifowicz i co? I 1-0, nie! Po raz trzeci, nie wiem czy zwrócić uwagę, trzeci raz Tomek Nowak popełnia taki prosty błąd techniczny. Popatrzmy, tak Zawistowski mocno! Niewiele się pomylił, dobra próba. Bez bramkowego efektu, źle bita piłka, ale szczęśliwie trafia do Kwietnia. Kwiecień! Słupek teraz ratuje Darko Bryliaka. No mówiłem, że strzelał gole w dwóch sparingach. Sprytnie Maciek Szmaciek na pierwszym słupku, na tym bliższym słupku przepuścił tą piłkę. Zaskoczyło to zawodników gości. Bielak. Bielak. Malowany przez Ensara Arifowicza. Mówiłem o tym, że Ensar lubi poskrować rywala. Tak, ale że był troszkę zmuszony, bo głośny okrzyk trenera. Mam wrażenie, że właśnie mieliśmy teraz przykład tego. Ucierpiał Łukasz Bielak. No i będzie potrzebna zmiana. Oj, będzie potrzebna zmiana. Chyba Weron Kitowicz, chyba kapitan będzie musiał teraz wejść na boisko. No wydawało się w tak niegroźnej sytuacji. Może zobaczymy sobie powtórkę całej akcji i dowiemy. Wydawałoby się, że takim naturalnym zmiennikiem dla Bielaka. To jest pozycja wyraźnie. Będzie Veliko. Będzie właśnie Veliko Nikitowicz. Idziemy już na kostce układ lodu. Niestety Bielak zakończył swój udział. Grzelak, czy jednak Kieruzel? Jednak Grzelak, no i proszę! Oj, musiał się... Świetnie Prusak. Naprawdę, to był bardzo trudny strzał. Rzut wolny i uwaga, no! Mogło to zaskoczyć się, no tak, Darko Bryliak. Po raz kolejny Paweł Zawistowski pokazuje, że naprawdę to spełniło świetne uderzenie. Trzeba powiedzieć, Andrzej, że oba zespoły, które dzisiaj oglądamy, akurat tych wykonawców stałych fragmentów gry mają dobrych, tak. To, czy to lewa, czy prawa noga. No wiem, no, takiego zawodnika szkoda, bo może grać i na lewej, i na prawej stronie, i na stoperze w zasadzie. I chyba za chwilę żółta kartka dla... to jest druga żółta, a więc czerwona Woźniak. Dla Woźniaka. Za próbę wymuszenia rzutu karnego, tak to sędzia ocenił. Ta pierwsza, którą dostał za gadanie Woźniak. No i proszę Państwa, robi przez Łęcznian Szałachowski. Szałachowski trafia jednak w Gusoczenkę. Jeszcze Szałachowski odebrał piłkę Grzelakowi. Szałachowski!